wszystkim, z tej strony Paula, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Sabre Online. I dzisiaj następna zimowa aktualizacja. W ogóle załamałam się, bo nie ma już śnieżyc od dzisiaj. A można było za nie dostać PD dla postaci. Dużo symboli i ja na przykład dostałam takie ciuszki. Jakieś takie czapra, albo taką bluzę. Pokażę wam lepiej. Taką bluzę, o, razem z torbą na siodło. To jest czapra jeszcze. No. I rękawiczki takie, tyle udało mi się zebrać. A robiła mnie nie wszystkie i tylko te od 17 do 19, bo rano, no, jakby nie było mnie w domu. No. I dzisiaj mamy zadanka. Poznajmy magiczne zimowe konie, jednorożca Sylwana i Katura. Strażniczka chyba Juice. Potrzebuję pomocy w zrobieniu zdjęcia, jednak w obiektywie widać coś straszliwego. Ja widziałam to zdjęcie i to ile lat temu to ja już widziałam, nie wiem skąd to się wzięło. Ale ja naprawdę, ja widziałam już tego stwora gdzieś. Nie? Masz ochotę na tor z pingwinimi przeszkodami, o Jezu. Tam gdzie jestem taki szereg, na lodzie, są krótkie dystanse między przeszkodami i jeszcze po środku między biegają pingwiny. To jest straszne, ale ja to robiłam w tamtym roku, więc wszystko jest nagrane, wszystkie filmiki macie. Ja wam daję te zimowe teraz filmiki ze Star Sable w kartach. Więc wszystko jest poukładane. Ubierz się ciepło w zestaw, gorące czekoladowe buziaki. Ten sweterek jest chyba do wymiany ogólnie. On będzie w globalnym? Chyba go nie będzie w globalnym, nie? Chyba nie. O, jaka kurteczka. Jaka śmieszna. Ta jest ładna, wiecie? Ta mi się podoba, naprawdę. Mogłabym mieć taką, gdyby oczywiście było mnie na nią stać. Gdyby było mnie stać, to bym taką kupiła, ale mi nie stać. Się za szylingi, bo za stargońce wiem, że mnie stać, ale nie. Ograniczam się, jeśli chodzi o wydawanie stargońców, do samych koni. I tak w ogóle, zanim zaczniemy, jest nowy kod. Ten kod wam się wyświetla gdzieś tutaj na ekranie w tym momencie. Tak, i jest to kod na czapraczek. Zaraz to odbierzemy. Tak, taki obrązowy. O taki, o nie, to nie. Ale taki obrązowy czapraczek. Mam już taki. Trochę podobny do tego iberyjskiego czapraka, ale to jest chyba ten nowy. Nie wiem, ale jest ładny. I jak u niego ze statystykami, zaraz zobaczymy. Aha, max statystyki, piękny brązowy czapraczek. Dla Starriderów. Nie wiem, czy... Znaczy, no działa pewnie tylko dla Starriderów, więc... Dobra, no to zaczynamy. Co? Zaczniemy sobie może od koni. Od koni. Polecimy sobie, zobaczymy sobie naszą ubranka i polecimy sobie robić zadania, nie? Wydaje mi się, że to by było rozsądne. O, ktoś już ma tego kucysia tutaj. Oj, kucysia. A się tu zacina? Ile ludzi? Ludzi pełno. Dobra, stanę tak, żebyśmy coś widzieli. O, jest nowość. Czy to jest to? Chyba nie. Jest, ale nie ma zielonego. A zielone jest do odebrania w ogóle w tym. Dobra, czyli to o to chodzi. 100 starcoin za czapkę. No chyba nie. Budziki. Fajne. Ostatnio podobają mi się te takie traperki w Star Stable. I tu. No jak zwykle nie ma okularów żadnych, ani nic. Ten czaprak jest piękny, patrzcie na niego. Nie z tej strony może. Ale z tej strony, patrzcie na niego. On jest cudowny, kupiłam go ostatnio. Dobra, i to jest nowy czapraczek. Wygląda tak. Jest to czapraczek ujeżdżeniowy. I siodło skokowe z jakimiś takimi brązowo-złotymi wstawkami. Fajne. Fajne, naprawdę. I takie ogłowie. Mi się nie podobają te ogłowia, szczerze mówiąc. Te takie o. Z dziwnymi takimi nachrapnikami. Nie podobają mi się. No i ozdóbek nowych nie ma, ale jest nowa torba. Nowa torba. Więc tyle jeśli chodzi o ubranka. Konie gdzie są? Bo jest... zwierzęta. Gdzie są konie? Tu
są chyba konie. Dobra, wypuszczę sobie mojego kozła, czy... Ale dużo koni stąd mam, bo mam tak tego i tego. Mam też tego arabka jaśniejszego. Tutaj są, no. Ojej. Oj, widziu! Nawet ma wąsiki w śniegu. Matko, jaki śliczny. On, aha, normalny jest normalny. Taki gniady podchodzący w jabłuszka. Bardzo ładny koń, naprawdę. O my gosh. Jaki piękny jest. No i chody tego kuca, no to my znamy i kochamy wszyscy. Wow, to jest galop. To jest wściekły kłus. A to jest cwał. Jaku. Śnieżek. Co? To jest jakiś jednorożec z brodą. Jednorożec Silva. To jest pasofino, nie? Normalny? I szarawy. Okay. Dobra. Całkiem, no całkiem. Ale pasofino według mnie nie są na tyle dorobione, że tak powiem, żeby dawać za nie aż 950 starcoins. Prawda, kupiłam jednego. Nie wiem czy, dlaczego, ale dobra. Podobał mi się, okej? Okay? Podobał mi się. No i są dziwnie zrobione te konie. Ale nie przyczepiajmy się. To tu ładnie układ z tym bokiem. Pasujemy. No. To już wygląda śmiesznie. Ale ten jest cudowny. Ten jest naprawdę cudowny kucor. Ukryj mnie, konia, innych, wszystkich ukryj. Zostaw kozła. Ale otwórz oczka. Otwórz oczka. Innych konia. O to właśnie chodzi. Jajku. Jak złodziak. Ten też. Ale jaki kucorek. Pole widzenia. Powiększymy sobie kucora. Jaki piękny. Naprawdę. Też mu zdjęcie zrobię. Ale jest taki słodki, sweet. Tak, takiego konia jeszcze nie było w SSO. Posypanego śniegiem. No jest cudowny. Naprawdę, ale... Czego chcę? Nie wiem. Nie wiem, czy... Może nie... Może się nie skupię. I dobra, co? Wyścigu nie będziemy robić. Wyścig nam się świeci... O, matko. Wyścig nam się świeci tutaj na żółto. W tamtym roku na pewno robię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiem, że go pamiętam na pewno. Jak zobaczyłam na stronie SSO tylko tego pingwina, mówię, o nie, to jest ten wyścig. To jest ten wyścig. No dobra. Paula, dobrze, że jesteś. Nie jedziesz przypadkiem do Murland? Jedna ze strażniczek potrzebuje kogoś, kto zna się na dzikich zwierzętach. Tak naprawdę nie trzeba się na nich znać. Wystarczy chęć, by żyło im się dobrze, a tego ci nie brakuje. O! I od razu mamy symboliki zimowe. Proszę bardzo, jesteśmy w Murland. Jedziemy sobie od razu tutaj. Tutaj o. Liczka, chyba Juice, nie wiem. Organizowanie pomocy dla strażniczki. Cześć, jestem strażniczka Juice, w czym mogę ci pomóc? Chcesz mi pomóc? Dobrze znasz się na zwierzętach. Co wiesz o lisach polarnych? No nie, będzie mnie pytać? Mam nadzieję, że nie. Dziwny widok. What? Co ty tu robisz? On ostatnio coś lubi zwierzęta strasznie. Mam dla ciebie pytanie, na które na pewno znasz odpowiedź. Prawda czy fałsz? W roku 2019 samica lisa polarnego przeszła z Norwegii aż do Kanady. Przez Grenlandię i północne koło podbiegunowe w ciągu zaledwie 76 dni. Chwila, nikt nie powiedział, że się na tym znam. To prawda, średnio musiała pokonywać 46 km każdego dnia, maksymalnie nawet 155. Dobrze, następne pytanie. Chwila, co? Proszę pana, czy mógłby pan być ciszej? Przeprowadzam tu wywiad.
A ja prowadzę spotkanie ratusza dotyczące bardzo ważnej sprawy, więc może to pani powinna być ciszej. Matko. Ej, wiecie co? Ostatnio zaczęli tego Scotta jednak wyciągać z tej epony, czyli gdzie on tam siedzi. I zaczynam go lubić, naprawdę. Zaczynam go lubić. Odkąd zaczęli go stamtąd wyciągać do różnych zadań, a na przykład wtedy jak z tymi zwierzętami. To był festiwal jeździecki, tak? Chyba tak. No i zaczynam go lubić. Przepraszam pana, ale nie uwierzę, że ta sprawa jest ważniejsza od tego, że zmiany klimatyczne niszczą środowisko naturalne dzikich zwierząt, a niektóre gatunki widują się w niespotykanych dotąd miejscach. No proszę, dokładnie o tym mówię, a więc pan wie. Tak właśnie. Dwie osoby jechały po szlaku bobkatów i wydawało im się, że widziały Yeti. Co? Nie, lisa polarnego. Ależ to musiał być zawód. Żartuje pan? On żartuje, prawda? Ten człowiek jest zabawny, haha. Oto Scott Butter, gadłowca nieistniejących zwierząt. Cichaj, to oszczerstwa. Nie chodzi mi o wymyślone zwierzęta takie jak potwór z Loch Ness. Interesuje mnie nauka, wilkołaki, wampiry, yeti. Mówię tylko, co widziałem na własne oczy, a widziałem niedźwiedzie, pumy, rysie, takie prawdziwe, z futrem, ale widziałem też yeti. Nawet kilka razy są białe, kudłate, wysokie na 2,5 metra i wrzeszczą głośniej niż klakson traktora. Raz był ze mną jeden koleś, kiedy widziałem Yeti z wielgachnymi, zgrzytającymi zębami. Tylko jak zwykle nie miałem przy sobie aparatu. Ale zrobiłem zdjęcie tego koleżki używając jego aparatu. Co? Niestety wrócił do domu, zanim Yeti wyszedł na otwartą przestrzeń. Nie może potwierdzić mojej historii. Matko. Bardzo wygodne wytłumaczenie. Innym razem jechałem sobie w nocy niecałe 20 metrów przed moim koniem. Zobaczyłem w wysokiej trawie coś, co patrzyło na mnie oczami, które płonęły jak ognisko. Wstało i było wysokie na 3 metry. Wziąłem telefon i zrobiłem temu czemu zdjęcie, ale potem jak najszybciej się zwinąłem. Dowód fotograficzny. Mój telefon nie ma żadnych udziwnień typu tryb nocny. Nic nie widać, ale co wiem, to wiem. O nie. Jaki typ w ogóle? To pewnie był szop, a pan się przestraszył, że co jest z tym tchórzem, to nie był żaden szkodnik, ale teraz się zdenerwowałem. Spokojnie, panie Buttergod, nikogo pan nie przekonuje. Wróćmy do lisów polarnych, Paula. Jeszcze jedno pytanie, żeby się upewnić, że zresztą radę pomóc mi w badaniach, ale bez przewracania oczami. Jak myślisz, w jaki sposób lisy polarne chodzą po lodzie, nie raniąc sobie łapek? Łapki pokryte są futrem. Futro. Lisy polarne to jedyne psowate, których łapy są całkowicie pokryte sierścią. To się nazywa przystosowanie do środowiska, co nie? Strzelałam. Strzelałam. No dobrze, jestem gotowa przejść do następnego etapu dokumentowania obserwacji. Mówię o lisach polarnych, żeby było jasne. Jak usiłowałam powiedzieć, zanim Scott mi przerwał, globalne ocieplenie dotyka wielu stworzeń. Na przykład lisów polarnych nie powinno być w Murland. Jednak są osoby, które twierdzą, że widziały kilka lisków na trasie bobkatów. Oczywiście mogą się mylić, dlatego potrzebuję dowodów w postaci zdjęć. Nie możesz iść tam i zobaczyć sama? Tak, świetnie, ale muszę się jeszcze upewnić, że znasz się na zwierzętach. Lisy polarne mają dwie odmiany kolorystyczne. Jakie to kolory? Biały i niebieski. Biały i niebieski, a teraz powiem ci coś niesamowitego. Latem białe lisy zmieniają swoją barwę na brązowawą, jednak nie zauważyliśmy tego zjawiska u osobników jorwickich. Ło, gryzą? Pewnie tak, jeśli podejdziesz zbyt blisko, użyj przybliżenia. Zamierzasz pójść ze mną? Nie ma szans, są przerażające, mam ostre zębiska i czarne oczy, właśnie dlatego to zadanie powierzam tobie. No dzięki, mordo! Nie no. Co to jest? Na górze lodowej. Co to? Ojej, ale to nie było, to takie coś było jakby foczki. Ej, pamiętacie foczki? Bo ja nie. Wiem, że coś takiego było, ale gdzie to było, to nie wiem, ale... Było coś tak, właśnie taka góra lodowa. Nie wiem gdzie. BZW chyba. BZW? Ale były też takie coś, były foczki. Ej, jak ktoś pamięta foczki, to proszę powiedzcie mi. Jeśli ktoś w ogóle wie, o co mi chodzi. Ej, ładnie. Ja to już zostawiam.
Panie? Będę mogła sobie tu wjeżdżać tak po prostu, czy nie? Pewnie nie. Pewnie mi odbiorą, nie? Jak myślicie? Odbiorą mi, czy nie? Użyć przybliżenia. Okej, jest lisek. Ale jest na górze lodowej. To nie jest jakoś strasznie ciepło, chyba, nie? Jakby wow. Matko. To jest jaskinia. Czy będzie na mnie czekać? Piąc. Jakie złodziaki. Jejku. I ładna ta górka jest. Podoba mi się. Ja chcę sobie więcej takich rzeczy. Więcej. Więcej chcę. A nie było chyba jeszcze takiej. Chyba, że jak były te foczki, ale to było. Boże, 50 lat temu. Dlatego nie pamiętam. W sensie nie grałam jeszcze. Chyba. Albo grałam, albo miałam przerwę. Nie wiem, bo ja założyłam sobie konto. Grałam, nie grałam i tak w kółko. I później dopiero gdzieś 2000, nie wiem, 17. Nie, w 16 chyba. Którym? Ale zaczęłam grać tak już tak na poważnie i tak grałam i tak gram do dzisiaj. I gdzie to Yeti jest? Widać je gdzieś tutaj? No nie widać. Skąd zemdleje, jak zobaczy Yeti? On tylko tak uważa, że widział Yeti. Jakbym mu tak przyniosła zdjęcie z prawdziwym Yeti, to by padł nieco. Dobra, czy to było Yeti? Nie, to też nie było Yeti. I gdzie to Yeti jest? Czuję się oszukana. Chciałam zobaczyć Yeti. Nie widziałam jeszcze Yeti, nie spotkałam. Wyskoczy. No nie widzę. Nie ma. Nie ma. Halo. Dobra, a jak wyjechać? O, tędy, dobra. Może i z Murland? No nie wiem, ale była gdzieś taka akcja też właśnie. Była taka góra lodowa. I były foczki do kupienia. Ale gdzie to było i kiedy to było i ile lat temu to było? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Prawda. A po co ja tu jadę? Matko jedyna. I ziu, i zakręt. Ops. Wow! Wow! Jaki koń skoczek! Mam ochotę na mistrzostwo, wiecie? Pojechałem na mistrzostwo, ale jest 18:40. Gdzie ty jesteś? Abo! Abo! Mam twoje zdjęcie. Co mam niby zrobić z tym aparatem? Potrzebuję zdjęć lisów polarnych. Rozumiem, zdjęcia są w aparacie. Problem w tym, że nie mogę go użyć jako dowodu, prawda? Musisz wydrukować dla mnie tę fotografię. Jak to nie masz drukarki? A co ja mam ci drukować zdjęcia, przepraszam? Weź aparat od Jenny. Jest na wybiegu. Na pewno wydrukuje dla nas te zdjęcia. Idź wydrukować. Jezu, ale dobrze, że to się dzieje w obrębie Murland, a nie na przykład, że mam sobie jechać do Jodłowego Gaju, do Felicity. Na przykład. Po aparat, czy tam drukarkę. James ma drukarkę. Cześć Paula, chcesz poćwiczyć, nie? Potrzebujesz wydrukować kilka zdjęć dla strażniczki Jules? Oczywiście, że pomogę jej z badaniem środowiska. Zdjęcia się zaraz wydrukują. Aparat drukuje zdjęcia? Ciekawe. Widziałam tylko takie na filmach. Okej. Okay. Jest Yeti! Rety, co tam masz? Zdjęcie z zepsutej drukarki chyba. Jak dla mnie wygląda na... O, nie klikam. O, Yeti! Rany Paula, to najlepszy dzień w moim życiu. Wpadliśmy na trop Yeti. On już tropi, patrzcie. On już tropi. Widzicie to? On już tropi po prostu. Czekaj, włączyłem mu światło, o. On już tropi.
Już liżę podłogę. Idź i pokaż te niezbite do wody strażniczce Jules. Ja zabiorę wyposażenie do tropienia. A, mówiłam! Mówiłam, że będzie tropił. Mówiłam, że będzie tropił. Chodź, Jules. Kto to szalał? Zabierz tego chłopa ode mnie. Jesteś, pokaż mi zdjęcia. Jak to nie uwierzę własnym oczom? Paula, potwierdziły się moje najgorsze obawy. Wszyscy oszaleliśmy. Scott miał od początku rację. Co? O czym ty mówisz? Przyjrzyj się. To zdjęcie potwierdza, że lisy polarne opuściły swoje naturalne środowisko. To okropne. Jak to przyjrzyj się, Yeti? Chyba nie sprawdziłam cię wystarczająco dobrze. Lis polarny znany jest też jako piesiec lub piesak, nie jako Yeti. Jak to nie żartujesz? Mówisz jak Scott Buttergod. Rozumiem, widział już te zdjęcia i co, uwierzył? Niech no spojrzy jeszcze raz. Nie, to fałszywka. To zdjęcie zostało podrobione. Buttergod chyba cię zaraził obsesją na punkcie Yeti. Idź, babo. No przecież drukowała mi Jenna, no. Świetnie, teraz muszę znaleźć kogoś innego, kto zrobi zdjęcie do mojego raportu. Zmykaj stąd. Idź zadawać się ze Scottem. O, jaka wstrętna. Ej, Scott. Gdzie jesteś? Dobra, ja idę się zadawać ze Scottem. Wiesz co? Wolę zadawać się ze Scottem, naprawdę. Ty tu masz już cały arsenał, widzę. Chłopie. Chłopie, no żeś oszalał. Już cały arsenał tutaj. Który innych. Ty, ale jest ten. No, bat. Bet Scott. Bet Scott. Rety, wiedziałem, że naprawdę mi wierzysz, bo jak inaczej? Obok ciebie była wspaniała bestia, nawet jeśli potrzeba detektywa, żebym dostrzec na zdjęciu, ech. Gdzie twoja koleżanka strażniczka? Nie uwierzyła ci? Nie dziwi mnie to. Nie każdy potrafi zaakceptować, że twój świat jest naprawdę zaskakujący. Ludzie myślą, że jestem naiwny, ale to po prostu moja wrażliwość. Możesz mi pomóc rozpakować sprzęt do tropienia i zbudować pułapkę? Pułapkę na Yeti? To co, ty to dom chcesz budować? Aha, mam jeszcze z konia zsiąść. Oczywiście, oczywiście. On se stoi na skrzynce, ja będę odpokoiwać z niej rzeczy, nie? Znajdź mój sejsmograf. Zbudowałem go dzięki kanałowi naukowemu na YouTube. O nie. O nie. Może nam zobaczyć drgania ziemi wywołane przez Yeti chodzącego po okolicy. No dobra, pewnie i tak je zauważymy, ale to kawał fajnego sprzętu. Potrzebujemy też cuchnomierza. Mówi się, że Yeti śmierdzi gorzej niż skunks na wysypisku, więc kiedy pojawi się odczyt, to znaczy, że jesteśmy blisko. Co, no tak, pewnie go wyczujemy, ale co, jeśli będziemy mieli zatkane nosy, wtedy się przyda. Nie możemy zapomnieć o dyktafonie, przyda się. Mam na nim kilka nagrań, zazwyczaj słychać Wynocha albo Idź stąd. Czy mógłbyś sobie pójść? Ale kiedyś na pewno uda mi się nagrać ducha. Dyktafonem? Co ja mam? Halo? Ale mogę z konia, prawda? I mogę z konia bierać. Nie chce mi się na to. Mogę z konia. Dobrze. Ja bym miała tak postacią biegać w tą i w tą, to by to chciało. Dalej? Yeah. Ile mam tego zebrać? Nie mówcie, że wszystkie. Co to w ogóle jest? Jakieś drewno? Mienie? Co to będziemy ukazać? Nie. Nie. Jestem szczęśliwa, moi drodzy. Gadam może czasem głupio, ale jestem szczęśliwa, bo ostatni dzień byłam w szkole. W sensie ostatni. Ostatni w tym roku. 2022. Tutaj pułapkę na Yeti. No dobra, i mam tam wrócić do niego, tak? Tak wnioskuję. Łapiemy Yeti. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Ale chcę sobie zwiedzić tą wysepkę bardziej. Mam nadzieję, że jej nie zamkną po tym, jak robi te zadania. A ja muszę sama zbudować. Dobra, ale zebrałam już dużo. Wiecie. Zbudowanie pułapki. Powinno wystarczyć. O.
Że tak szybko, patrzcie, jak szybko w ogóle. A mogę do niej wejść? O. Super, ta pułapka wygląda solidnie. Położę w niej trochę granoli na przynętę. Kiedy my w ogóle ze Scottem gadamy? No dobra. Dobra, pozostaje nam jedynie czekać. Co? No nie, na jutro! Na jutro! Tak jak mówiłam, szkoda mi ser końców, więc po prostu... ciągam. Pomoc! Pomocy! Pułapka mnie wciągnęła. No dobra. Dobra. Jak ten Yeti ma tam wejść? Dobra, ale mamy takie... O! Ukryj innych, proszę bardzo. Więc no, jutro sobie skończymy te zadanka, żeby nie było, że tak wszystko naraz. Ale nawet taki, wiecie, no, nostalgiczny ten zegar. Serio. No, taki nostalgiczny ten. I co, to wszystko w sumie z dzisiejszej aktualizacji. Konia nie będę kupować, bo mam. Bierze dwa nowe koniki. Zadanie jest na jutro, więc jutro dogram wam resztę z zadań. Obejrzeliśmy sobie ciuszki. Kod wam dałam. Więc to w sumie tyle. Mi się podobało jak na razie. Jest jakaś dziwna nowa wysepka. Ale wow. Nie było nic o tym wspomniane, ale dobra. No więc czekajcie do jutra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!